Kolejnym odcinka jest giełda Max, która oferuje 0% prowizji na wszystkich parach walutowych, 1500 tokenów, dźwignię do 200 razy oraz wysoką płynność. Promocja jest ograniczona w czasie, jednak rejestrując się z linku możesz utrzymać część swojej zniżki dożywotnio. Serdecznie zapraszam! Witajcie moi drodzy! Z tej strony Kryptononim i zaczynamy szybkie wiadomości ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Pamiętajcie, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Ja nie jestem żadnym doradcą biznesowym. Tutaj słyszycie tylko moje prywatne zdanie. Co Wy z tym zrobicie? To Wasza sprawa. Podejmujecie decyzje na własne ryzyko. I co słychać w świecie? Krypto Bitcoin 25914 dolarów i jest praktycznie na zero w ostatnich 24 godzinach. Ether 1742 dolary i też praktycznie 18 setnych, więc to jest nic. Zobaczmy co najlepiej sobie poradziło. No i widzimy Phantom 6.66%, Internet Computer 5.7% i Terra Classic 5.22%. Dlaczego zmieniliśmy na coin Aplikę z CoinGecko dlatego że na CoinGecko nie mamy listowanego w całego tutaj e, protokołów od odpuszczenia i no nie jest to fajne. Tutaj widzimy, że e, Puls X na przykład ma e, top 5 pod względem pompowania. To przejść chyba pod względem pompowania, to 5% to jest oczywiście nic, ale miejmy nadzieję, że tutaj w niebawem to się odwróci. Quant 2% na minusie, 1,8% kosmos na minusie i Bitcoin SV 1,68% na minusie to są coiny, które najmniej więcej straciły. No i moi drodzy, jeżeli ryś lubi się chwalić dużymi procentami, jeżeli patrzymy na ekosystem pulsa, to moje puls powinien zrobić taki minus 80% jeszcze od teraz, czyli na przykład być po 1 y, dzies y, dziesiątą tego, co było na poświęceniu. No i mam tego to... By było o wiele łatwiej e, liczyć procenty, tak? Bo do samego mm, poświęcenia byśmy mieli razy 10, a wtedy, jakby od poświęcenia zrobiło razy 10, to macie już razy 100. I wydaje mi się, że bardziej tutaj Rysiu rozumie to, jak to jest liczone. Rozumie e, to, żeby chwalić się w przyszłości, że tam hex zrobił 6000 razy. To pierwszy ten hex naprawdę musiał zlecić po 90 tam procent. i myślę, że teraz może być podobnie. Więc ja mam swoje partie z poświęcenia mam swoje partie, które tam sobie troszeczkę dorzuciłem i osobiście czekam, cena, która będzie mnie interesować, to będzie co najmniej minus 50 od poświęcenia, jeżeli nie będzie tak, to nic się nie stanie, nie muszę mieć więcej. To tylko takim drobnym. W ogóle widzicie krypto Alty się Alty Alty się bardzo mocno wykrwawiają, yy, no i to jest bardzo dobre, tak? Zazwyczaj bitcoin jest mocniejszy. Wy czasie, kiedy y, mamy ten rok przed halvingiem, kiedy właśnie kapitał nie wie, czy tu jeszcze jest ta niepewność cały czas na rynku no i ta niepewność też to powoduje, y, że większość altów się wykrwawia jak zobaczymy ten ostatni miesiąc tydzień, ten ostatni tydzień tak naprawdę był bardzo niedobry dla altów zobaczcie, Cardano 22% Dogecoin 12% tutaj mamy Avalanche 19% Binance Coin no Binance Coin to trochę osobna y, historia, ale taki polygon, który jest jest bardzo mocną kryptowalutą 21%. Zobaczcie, 64 centy tak naprawdę to są. To tak naprawdę myślę, że to są niskie ceny. Eee, mogę tylko myśleć, i pamiętajcie, to nie porady inwestycyjne, bo określenie tego, czy niskie są ceny, czy wysokie, to tak naprawdę jest cała e, twoja robota. Jeżeli jesteś inwestorem, masz tylko określić, czy coś jest niedowartościowane lub przewartościowane i nic więcej Ci jest nie potrzeba. Jeżeli wiesz, że coś takiego jest, to najprawdopodobniej w przyszłości będziesz bardzo bogatym człowiekiem. No dobra, lecimy sobie do tego, co ludzie wyszukują, czyli SUI, Arbitrum i Aptos. To są najwięcej wyszukiwań w ostatnich siedmiu dniach, a najwięcej wizyt w ostatnich siedmiu dniach ma Bitcoin, Solana i SUI, więc nic nadzwyczajnego. Na wykresie widzimy, że cały czas Bitcoin sobie lata pomiędzy tymi kreseczkami, co mu narysowałem, więc jeżeli ktoś je może sobie korzystać, macie je cały czas pokazywane te same co odcinek, więc widzicie, że ich nie przedstawiam, więc poziomy się tu jakoś trzymają. Oczywiście nie jestem jakimś wielkim, kto mnie zna, to wie, że nie jestem jakimś wielkim fanem analizy technicznej, ale ta analiza te poziomy pokazują, że faktycznie publika tam yy, działa na tych poziomach. Do tego jak dorzucimy całe tło to jak najbardziej yy, można coś z tego wyciągnąć, ale jestem zdania, że Hodler jest o, czyli trader długoterminowy, który robi mało zagrań i po swojej skórze wiem, że im mniej więcej kombinuję, tym więcej zarabiam. W pierwszej hoście bardzo mało kombinowałem, a w, yy, no, mało robiłem transakcji głównych, teraz im więcej się tego hajsu zbierało, tym więcej robię i tym więcej widzę, że tracę, więc muszę sobie ograniczyć na przykład ruchy. No i dobra moi drodzy, przechodzimy sobie już teraz do czego? A, może jeszcze warto wspomnieć, że 4 e, złote i 15, prawie 16 centów musimy zapłacić za jednego dolara, tyle złotówek, więc tutaj to z ciekawszych rzeczy. Ropa też nam tu ładnie tanieje, 74, idziemy cały czas u trendem bocznym, plus do tego dolar, który się osłabił, no to na jak Widzimy już poniżej 6 zł, często ropę, co jest naprawdę spoko wynikiem. Bo myślałem, że już poniżej szóstki nie zobaczymy. Ehm, no dobra, przechodzimy sobie już do kalendarza, bo mamy bardzo fajny odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych: jest to 4% w porównaniu do poprzedniego 4,9%, a prognoz 4,1% to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Hmm, czy wierzymy tej inflacji? To już jest osobny w ogóle temat, ale w każdym razie jest to bardzo dobra podkładka. Pod dzisiejsze, podniesienie, pod dzisiejsze posiedzenie Fedu, które będzie właśnie myśleć nad tym, czy będą podnosić, czy nie będą podnosić tych stóp procentowych, jest duża szansa, że jeżeli mamy takie wyniki, nie podniosą. Ale oczywiście nie zdziwiłbym się, jakby jeszcze zrobili na przykład 1,25%, żeby to jeszcze tam umocnić. Jednak jeżeli. Byśmy mieli taki sygnał, że nie zostaną podniesione, no to rynki mogą e, zareagować pozytywnie. Jednak pamiętajmy, że to jest e, zależy wszystko, w której stronę będzie postawione więcej hajsu e, i często będzie miotać się rynkiem w jedną i w drugą stronę. E, i... No, ja osobiście nie jestem, tak jak wiecie, doskonale traderem krótkoterminowym, ale bym zalecał ostrożność dla tych, co są. No i co tutaj mamy jeszcze ciekawego produkcja przemysłowa w Chinach, no i wskaźniki CPI będziemy mieli w czwartek w Polsce, więc dowiemy się, co u nas się dzieje. Także decyzje w sprawie sprób procentowych w strefie euro będziemy mieli i zdeklarowanych wstępnych bezrobotnych w Stanach w czwartek. Koniec tygodnia będziemy kończyć tutaj CPI w strefie euro rok do roku, a tutaj co mamy? Aha, tutaj mamy w Polsce. No dobra, moi drodzy, no to lecimy sobie już do e, wiadomości. Ale przed wiadomościami jeszcze, moi drodzy, reklama. Wydawnictwo Leniwcowate przygotowała dla nas książkę. E, w sensie przygotowało dla wszystkich książkę, a dla mnie, ode mnie macie rabat na słowo kryptoanonym pisane razem, tak jak ten nick mojego kanału. Macie zniżkę. E, tutaj bardzo ciekawa pozycja. Recenzję macie na moim kanale, więc jeżeli ktoś chce, to może się z nią zapoznać. Jeżeli ktoś nie chce, to może sobie Pobrać darmowy rozdział w postaci audiobooku lub PDF-a, jak tam wam lepiej. Zostały jeszcze obniżone w tym tygodniu koszty przesyłek. Pocztek już nie kosztuje 14,99, tylko kosztuje 9,99, więc jak najbardziej serdecznie polecam. Książka godna uwagi, ponieważ tylko takie partnerstwa biorę. I pamiętajcie, moi drodzy, to była reklama. Lecimy sobie z wiadomościami. A wiadomości zaczniemy od Galego Genslera, którym w sumie wszyscy sobie tutaj ostatnio gadamy, bo sek atakuje w prawo i lewo, póki on jest przewodniczącym, no to wiadomo, że będziemy wszyscy na niego patrzeć i twierdzi on, że większość oczywiście kryptowalut to towary, jednak nie wymienia Bitcoina, Ethereum, Litecoina, Bitcoin Casha, że to nie są papiery wartościowe. Więc mamy. Jeżeli nie mam Bitcoina i Ether, no to naprawdę Jestem bardzo zadowolony, bo 90% Mojego majątku jest właśnie w tych kryptowalutach e, Jakie kryptowaluty są Reszta tak naprawdę w każdej chwili może dostać e, Szczała mm, Jednak pamiętajmy, jeżeli te kryptowaluty Nie działają w Stanach Zjednoczonych No to za dużo im się stać chyba też nie może e, W każdym razie przechodzimy Sobie dalej. Honduras Chce dołączyć do banku BRICS Więc widzimy, że kolejne e, Państwa, miasta się obgadują Za to, żeby dołączyć e, Do... BRICS, Honduras jest teraz kolejnym krajem obok Argentyny, który złożył wniosek o wstąpienie do Międzynarodowej Organizacji Finansowej. Widzimy, że będzie świat nam się dzieli na USA i na BRICS, i cały czas podkreślam, gdzie te kraje będą się naparzać, gdzie BRICS jakby jeszcze zrobił swoją walutę albo będą tam tego juana chińskiego promować. To by było świetnie, ponieważ kapitał by się podzielił, a osoby, które nie chcą się opowiadać, po jednym Jedną i drugą stroną, by mogli zauważać wartość większą jeszcze w Bitcoinie, że mamy tutaj taką walutę cyfrową, świat cały jest cyfrowy, i która nie ma za sobą żadnych poglądów politycznych, tylko poglądy majątkowe i to jest fajne. Tak mi się to wydaje, że tutaj gdzie trzech się bije tam. Nie, przepraszam, gdzie dwóch się bije. Tam czy ci korzysta. Szósta inteligencja poprowadziła mszę w jednym z niemieckich kościołów. Nie wiem, co o tym sobie sądzicie. Ja mam mm, mieszane uczucia, bo pastor to jest przecież takie naczynie, które łączy Boga z wiernymi. Więc jeżeli naczyniem robimy szosą inteligencję, yy... No nie wiem, sami sobie dajcie w komentarzach co Wy o tym myślicie. Ja jako osoba wierząca yy, no nie chciałbym mieć takiej mszy, nie uczęszczałbym na pewno do takiej mszy, lubię yy, iść na msze która na przykład e, jest jakiś ksiądz, który naprawdę mówi sensem, a jest naprawdę bardzo ciężko znaleźć takim msze, bo większość tylko papla, bzdury e, i jest to naprawdę no na taką to nie wiem, chodzicie tylko dla siebie w takim razie, a jak macie księdza, w sumie co ja będę wam gadał o mszach, każdy musi sobie podjąć. W każdym razie, dobry pastor to jest 99% sukcesu, że chcecie się iść i posłuchać m, tej Ewangelii, jeżeli nie jest ona obklepana. Yy, obklepana i yy, po prostu byle była. No dobra, przechodzimy sobie dalej do... Fundacja Solana, tak jak ostatnio wam podawałem, że fundacja od Polygon no, odpiera ataki seku, to teraz czas na Solane. Solana się nie zgadza z tym. Matic mówił po prostu, że no oni nie działają tam w USA i, i dlatego nie uważają, że podlegają pod SEC, a tutaj e, Coinbase, nie Coinbase tylko Solana mówi, że zasoby cyfrowe należy przeanalizować w celu ustalenia, czy one mają cech jakiegokolwiek produktu, który spełnia definicję Definicją papieru wartościowego na mocy federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, oczywiście podkreślają, że cały czas współpracują z Sekiem. No i co tutaj się będzie działo, no to czas nam pokaże. Hongkong zaprasza do siebie Coinbase. No i tu jest bardzo fajna sytuacja. Widzimy, gdzie Sek straszy nam, wyrzuca firmy. Tak naprawdę chciałoby zabić wszystko, co właśnie nie jest tym Bitcoinem i etherem. i tutaj tak naprawdę jeżeli jesteśmy jeżeli wy jesteście e, bitcoin maksymalistami, ale nie takimi ja na przykład się uważam takim bitcoin maksymalistą w większym procencie, ale nie takim toksycznym, że tylko bitcoin i, i wszystko inne to gówno to tak nie jest, to tak jest dla mnie to na przykład wszystko inne próbuję wykorzystać po to, żeby mieć więcej bitcoina, tak I, i takie podejście dla mnie jest ok, jednak jeżeli na to spojrzeć no to to dla bitcoin maksymalistów powinno być ok, ale z drugiej strony jeżeli jesteś osobą, która głosi wyznanie takim, że właśnie Bitcoin może Ci dać jakąś wolność e, posiadania własnego wartości, która nie podlega pod żadne rządy, no to nie jest fajne, e, że in, in, innym się zabrania, tak? Bo jeżeli mm, Ty wyznajesz wolność, to ta wolność nawet kiedy dla Ciebie jest coś e, mniej przychylnego albo nawet po Twojej stronie to tak czy siak powinieneś bronić wolności w samej w sobie, a nie, że na przykład banowanie e, altów działa Ci na korzyść to Ty nagle zapominasz o wolności, więc to nie jest na pewno na rękę e, i mi się to nie podoba, że sek tutaj się przypierdziela do całej branży, bo to zabij nie, zabije płynie. Kapitał, który płynie w tym kierunku, tak? Bo to tylko krótkowzroczność by była taka. Jeżeli coś przypłynie na przykład do jakiegoś innego Alta, i ten alt naprawdę coś robi, ten projekt, coś fajnego wnosi, to zyskuje cała społeczność, a jak zyskuje cała społeczność, i cała społeczność jest w coś bogatsza, to też Bitcoin na tym zyskuje. No i tak to jest naczynia połączone. Dobra, bo się rozgaduje, przechodzimy sobie dalej na Bitcoinie, ordinals się rozwijają, no i mogą się pojawiać gry wideo. Ciekawe, dokąd nas to zaprowadzi. Czy Tutaj, że pozwoli nowa aktualizacja em, dotycząca Bitcoin Ordinals, pozwoli na pośrednicze przekroczenie limitu w wysokości 4 MB na blok Bitcoina. No i ja jestem bardzo ciekawy, w którym kierunku my tutaj idziemy. E, z jednej strony wszystko, co się rozwija, jest ok, no bo em, niektórzy mówią, że Bitcoin na przykład, wiecie. Jest przestarzały i tak dalej. A z drugiej strony to jest kod, który możemy aktualizować. To nie jest płyta CD, która jest i już inna nie będzie, która w sumie też była jakieś tam aktualizacji, ale wymarła. Jest to kod, który można aktualizować z jednej strony, a z drugiej strony chciałem, żeby to był tylko twardy pieniądz, tak? Żeby to nie była maszynka do NFT ani maszynka do przesyłania filmów, żeby tam za dużo nie kombinowali, żeby czasem po drodze nie zepsuli nam tego Bitcoina. Tutaj coś takiego mi się w głowie rodzi. Sami dajcie znać mi w komentarzach, co. Wy Wy o tym wszystkim myślicie? Czy nie czujecie troszeczkę niepokoju, kiedy właśnie czytamy o tym wszystkim, że bitcoin ma, że mieć większe bloki niż 4 i wiadomo, że to tylko będzie pewnie na mocy tutaj tych ordinals i tak dalej, ale dokąd nas to zaprowadzi? Hmm, ciekawe, jest to bardzo ciekawy i tu czuję właśnie jakąś małą hmm, strach. Chociaż z jednej strony, jak powchodziły te NFT na BRC20, to też był strach. Nagle bitcoin zaczął się zapychać i, i tym podobne, i tym podobne, a teraz widzimy, wszystko się uspokoiło i bitcoin sobie dalej idzie do przodu i tu jego ta antykruchość cały czas jest niepodważalna. No ale jednak zobaczymy, co to przyniesie, dajcie znać, co wy o tym myślicie, a my przechodzimy sobie już do Polygon 2.0. Oczywiście chodzi o skalowalność, 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 jeszcze raz skalowalność i o dowód zerowej wiedzy ZK, czyli łańcuch drugiej warstwy. Wiadomo, jak najbardziej poligon 2.0 może niebawem być nowa wersja poligonu będzie wprowadzać właśnie szereg tych ułatwień, no, ale tak jak mówię w blockchainie głównie zależy nam o skalowalności e, i o tym, żeby jak zachować jak największą anonimowość dla tego zk e, tutaj dowód zerowej stawki to nam cały czas pokazuje e, w sensie to nam Przepraszam, pomyliłem się. Dowód zerowej stawki nam to umożliwia. O, dobra, lecimy sobie dalej. BlockFi i tutaj bardzo fajna wiadomość, bo e, no wiemy doskonale, że w roku 2022 bardzo dużo rzeczy e, pada, e, padało, jak muchy padały niektóre projekty. E, no i BlockFi było jednym z takich projektów, a teraz otrzymują wiadomość, że niedługo klienci będą mogli wypłacić swoje kryptowaluty. No i jest to bardzo fajne, że nie wiem, co oni tam zrobili. Czy może ich krypto, które zbankrutowało, troszeczkę podniosło wartość i już są wypłacalni? Czy, czy skąd oni wy kombinowali te pieniądze? Czy ktoś ich wykupił? W każdym razie dostają informację, że mają podać zewnętrzne portfele, gdzie mogą dostać swoje, swoje fundusze. Jeszcze nawet tego lata, więc bardzo ciekawe. Górnicy wysłali 70 milionów dolarów na giełdy w ciągu tygodnia. To zaraz zobaczycie sobie na kryptokłancie, to jest fakt, a na koniec przypominam wam, że była konferencja. Bitcoin Praga 2023 się zakończyła, już filmiki na YouTube się pojawiają, można sobie zobaczyć, a już teraz są bilety na to, więc warto sobie zapoznać i pomyśleć, czy może już się nie przygotować. Ja e, sam myślę tutaj, czy sobie nie kupić. Oczywiście to nie jest żadna reklama, tak sobie e, przypomniało mi się, że coś takiego było. Pierwszy raz o tym słyszałem. No i może warto by było się wybrać w przyszłości. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do analizy. Analizę zaczynamy od blockchain.com. Bitcoin przetransferował 3,1 3 miliarda dolarów. Hashry sieci 376x za więc naprawdę wysoko. 24 Satoshi za bajt, to jest najwyższa opłata w bloku, więc to nie jest za wysoko, więc okej. Okay. Ether. 15 gwei, więc bardzo nisko, to pokazuje nam, że naprawdę to jest nam by było pomyśleć, czy to nie jest idealny moment na to, żeby zainteresować się właśnie swoimi ulubionymi altami albo coś w tym stylu, czy to może jeszcze nie jest ten moment. W każdym razie jest cisza na łańcuchach e, altów, alty się wykrwawiają. Widzimy to po samym gweiu też e, w sensie samej opłaty transakcyjnej na Ethereum, ponieważ kiedy jest mała opłata, to znaczy, że ludzie tam nie trailują tymi wszystkimi altami, nie kombinują jakimiś NFTkami. Więc i to samo też widzimy po Spalaniu, tak? 153 etery nam dochodzą, a nie się wypalają, a długi okres tam cały czas się spalały, więc to a cisza jest jak najbardziej do zastanowienia się, czy yy, może to nie jest dobry moment. Czy może jeszcze przez rok będą się wykrwawiać i moment będzie jeszcze lepszy? To wszystko zostawiam dla Waszych odpowiedzi. Każdy sam musi podejmować swoje decyzje. Patrzymy sobie na przepływy. 15 tysięcy bitcoinów wpływa nam na giełdy, 6700 eterów jest wyciągane i 109 milionów w stabilnych walutach zostaje wyciągnięcie tych. Także wolumen na futuresach, coś mi się tam tu się, się zawiesiło. Wolumen na futuresach nam się zawiesił. Wolumen na futuresach dzisiaj tak naprawdę to było 47 miliardów dolarów, więc też nam się uspokaja. 200-tygodniowa średnia krocząca to jest na poziomie 26400, jednak my jesteśmy poniżej. Hmm, CryptoFirst Grid Index wynosi 45 i wchodzimy praktycznie w strach, więc to też nam daje do myślenia. Te waluty tutaj się odblokują w najbliższym czasie, a na Ethereum cały czas nam się zbiera na kontrakcie Ethereum cały czas nam się zbiera Ether 19,55 miliona 19 dolarów, nie dolarów tylko Etherów w kontrakcie, na koniec, na koniec moi drodzy jeszcze tylko poziomy Bitcoin, 12 tysięcy Bitcoinów na sprzedaż przy 27 tysiącach 18 tysięcy Bitcoinów na zakup przy 25 tysiącach i na koniec kryptokwantek jak wam mówiłem widzimy w ostatnim czasie faktycznie górnicy tu nam pompują dość mocno więc ta cena też nie ma łatwo przez to. Jednak inne wskaźniki jak najbardziej pokazują, że jest wszystko ok. No i dobrze, moi drodzy. Dziękuję, że zostaje ze mną do końca. Napisz komentarz, zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, a podoba ci się taki kontent, to zostaw suba. No i słyszymy się jutro. Jutro, moi drodzy, słyszymy się z um, pewną recenzją projektu. Dzięki wielkie i zapraszam na jutrzejszy film. Hej! Sponsorem odcinka była giełda MEX, która oferuje najniższe opłaty transakcyjne ze wszystkich giełd. Serdecznie Cię zapraszam.